oświadczeniu prasowym ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, sekretarza obrony Wielkiej Brytanii Bena Wallace'a po ich spotkaniu. Oddaję głos panu ministrowi. Bardzo dziękuję, szanowny panie sekretarzu, drogi Benie, szanowni państwo. Przede wszystkim chciałbym podziękować za wizytę, chciałbym podziękować za te kontakty, bardzo bliskie, bardzo ścisłe kontakty między Polską a Wielką Brytanią, a Zjednoczonym Królestwem. Dzięki tym kontaktom nasze relacje są bardzo bliskie, dzięki tym kontaktom Polska i NATO są bezpieczne. Możemy liczyć na Wielką Brytanię wtedy, kiedy Polska została zaatakowana przez reżim białoruski, kiedy przeprowadzano ataki hybrydowe na polską granicę. Wtedy właśnie rozmawiałem z Benem Wallace'em. Ben zaproponował wsparcie w postaci żołnierzy z wojsk inżynieryjnych brytyjskich. Żołnierze w bardzo krótkim czasie przyjechali do Polski i do dziś służą na granicy polsko-białoruskiej, wspierają polskich żołnierzy. Bardzo za to dziękuję. Również wtedy, kiedy wszystko wskazywało na atak rosyjski na Ukrainę, siły brytyjskie w Polsce zostały wzmocnione poprzez stacjonowanie w południowo-wschodniej części naszego kraju kolejnych żołnierzy brytyjskich. To była właściwa reakcja wzmacniająca naszą odporność na to wszystko, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. A już od lat gościmy żołnierzy brytyjskich w północno-wschodniej części naszego kraju, gdzie razem z żołnierzami polskimi, żołnierzami amerykańskimi, rumuńskimi i chorwackimi dbają o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Zresztą nie tak dawno, kilka tygodni temu, miałem przyjemność gościć sekretarza obrony Zjednoczonego Królestwa właśnie podczas ćwiczeń przeprowadzanych przez żołnierzy brytyjskich i polskich. Również za to serdecznie dziękuję. Również bardzo dobrze układa się nasza współpraca, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Jesteśmy zainteresowani współpracą związaną z obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową. To program NAREW, który jest prowadzony przez Polskę. No i także współpracujemy w sprawie budowy fregat, które trafią na wyposażenie polskiej marynarki wojennej. Dziękuję, że ta współpraca tak dobrze się układa. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteśmy w kontakcie, w bardzo bezpośrednim, ścisłym kontakcie. Dziękuję za współpracę, dziękuję za obecność sekretarza Wallace'a i za obecność żołnierzy brytyjskich na polskiej ziemi.